Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, oto i kolejny epizod z Baldur's Gate 3. I ogólnie mówiąc, względem teraz, a poprzedniego, nie stało się jakoś szczególnie dużo, poza tym, że zwróciłem uwagę na jedną rzecz. To. I tu jest jakiś rozpadający się posąg, nawet nie wiem co z tym zrobić do końca. Widać tylko, że jest sznurek, co może sugeruje, jaką powinienem tam strzelić, więc... Atak dystansowy, nie wiem czy to się uda. Tak, zwój liny, czyli dobrze myślałem. I uwaga, uwaga! O. Aha, zabiłem Gale'a. For reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. Aha. Dlaczego wiele istnień zależy od twojego punktu życia? Okej. Okay. Aha. Ciekawa sprawa. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Do not touch any other colored strand. Inside the pouch you will find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma method will appear, which will pose the following question. Iskcha Chisnaga. This is Ignan for what is my name? The answer is Kasitrak Ash. Pronounce the name correctly, and the method will breathe on the letter. Stay clear, because the little scamp can melt metal. Okay. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Aha. Bardzo interesujący protokół. Jestem pod wrażeniem. Thank you. Now repeat my instructions back to me, please. In that case, this will be an easy exercise. Step one. Dobra. Krok pierwszy, uzyskać sakiewkę. Opętacz karłatny, fioletowy szef, w przeciwnym do wskazówek zegara. You then have access to the letter and the flute. Go on. Cztery od górnego prawego. Bottom right. Oj. Dolnego, okej. Czy ty się pomyliłem? O Jezu. Imię? Oj, tutaj powiem szczerze, że się już pogubiłem, nawet nie wiem. Niech będzie to pierwsze. Kasitrachash. The blighter is called Kasitrachash. Aha. Listen to your friend. It's Kasi Trach Ash. And pay attention to the Trach part. Yeah, back of the throat. And so we have gone through the necessary steps again. Let's hope practice makes perfect in the end. Best of luck with the protocol. May my cold, dead hands soon be refilled with the warmth of life so they can shake yours in gratitude. Nie wiem, co tu się dzieje. Ale faktycznie trzeba to jak najszybciej zrobić. Dobra. Sakiewka, gdzie ona jest? Okej. The pouch is sealed with differently colored strands of thread. Wow. Poczekaj, fioletowy szef, przyciągnij do wskazówek zegara.
The pouch opens to reveal a letter and flute inside. Okej. Dobra, teraz gdzie to jest? Nie mam ani listu, ani fletu. Czy co, jeszcze raz? A, muszę jeszcze raz. Mhm. Zwój. Dobra. Z wyjątkiem czterech liter zapisanych w rogach. W lewym górnym rogu w niej litera A, w prawym górnym D, w prawym dolnym E, a w lewym E, czyli D. Czekajcie, praw dolny jest tutaj, czyli to jest D. E. Aha. Dead, chyba czegoś tak. Dobra, lepiej zapiszę. Jestem pewien, ale sprawdzę. This is the flute Gale kept on his person. A faint magical aura envelops its wooden surface. Okej, rozstaw palce na flecie. Dobra. Bated breath. D. E. A. D. Dalej. Iskcia cisnaga. Okej, to było trach. Akurat to już pamiętam. List Gale'a. Okej. I co? Co to jest? Okej. Mam coś, ale nie mogę z tego za bardzo chyba skorzystać, to... Niech będzie tak po prostu i zobaczymy, czy to zadziała. My word, you did it! Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime... Thank you. Gale, czas na wyjaśnienia. Yes. I was afraid you'd say that. Only fair to warn you, I've precious few answers to spare. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. Dobra. Mhm. Zobaczymy, czy się uda. Na perswazję potrzeba dziesiątki, czyli pewnie nope. Oczywiście, że nope. Ej, jestem przeżyć ponownie. Dobra, zobaczymy, czy tym razem się uda i... Oczywiście, że nie. I znowu rzuć ponownie? Yet. There's too much a few answers could undo. You brought me back to life, and for that I am in your debt. But we're surrounded by danger. It could happen again. Dobra. If it does, bring me back again. You must. For the sake of many. Aham. Szczerze, wczytam jeszcze raz, bo może uda mi się go przekonać, ja chciałbym po prostu to zobaczyć. Wiem, że wiele osób może tego nie popierać czy coś, ale tak jest już mój styl, wybaczcie. Ciekawa sprawa, muszę przyznać. Czyli ci towarzysze tutaj naprawdę chyba mają jakieś takie bardzo rozbudowane wątki, nawet bardziej niż to miało miejsce w Divinity. Chociaż okej, dobra. Przyznaję, tam też były dosyć rozbudowane, ale aż takich akcji jak tutaj chyba nie było. Ja zrobiłem już ten rytuał. This is the flute Gale kept awaits with bated. D. E. A. D. Strach. List. Tak, tak, tak. Okej, super. I co to jest? Znowu dostałem jakieś coś, co w sumie nie wiem, czym jest. Znowu muszę tak. Super. Przy okazji muszę sprawdzić jedną rzecz jeszcze, co jest potrzebne, żeby się nauczyć tego. Poziom jest zbyt niski. Dobra, czyli nie mogę się tego jeszcze uczyć. Okej, gadamy znowu. Dobra. That said, I assume you have some questions. Only fair. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. Sprawdźmy jeszcze raz, czy się uda, czy nie. O, tym razem się udało. Dobra. 19.
I suppose that after all you've done for me, I should be at least a little bit forthcoming. Tell you what, I will answer one question that you may have. To the best of my ability. If I can. Po prostu wiedzieć, co przed mną ukrywasz. Dlaczego twoja projekcja mówiła, że wiele istnień zależy od twojego zmartwychwstania? Zobaczmy to. The truth is a great motivator. I am dangerous. Not because I want to be, but because of an error I made in the past. It makes me dangerous. Even in death. You brought me back to life, and for that I am in your debt. I was surrounded by danger. It could happen again. If it does, bring me back again. You must, for the sake of many. Dobrze. Dużo się nie dowiedziałem, niestety, ale... No, niech będzie i tak. I... swoją drogą... What is that? A, czyli gdzieś tu wpadłem, a reszta drużyny została. Dobra, niech wszyscy tam po prostu włażą i tyle. Chociaż nie sądzę, żeby to było i tak możliwe, żebyśmy coś osiągnęli, bo drużyna moja jest w fatalnym stanie, delikatnie to mówiąc. A niestety krótkiego odpoczynku nie mamy, więc oznacza to tylko tyle, co pora zmarnować pełno miksu. No niestety Gale stracił też już teraz swoją zbroję maga. A to oznacza tylko tyle, że muszę niestety zużyć znowu to coś. Co się nazywa komórką zaklęć, żeby mu to odnowić. I co my tu mamy w ogóle? Aha. Tylko trochę tych, jak to się nazywa? Tylko trochę tych, no w sumie. Pieniędzy też tak mało, że w sumie nie wiem, czy to ma jakiś większy sens. Ale dobra, nisza z tym mam jakichś wrogów chyba. Czy tego chce, czy nie, muszę się liczyć z tym, że trzeba otworzyć te drzwi i zacząć walkę z nim. Okej, okay, trochę ich tu dużo. Dobra, game pierwszy ruch. Szczerze nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Niestety nie ma opcji poczekaj, więc... najprościej w świecie będę musiał nim cokolwiek zrobić. A to znaczy, że po prostu... niech będzie, że rzucę tutaj tą rąsię maga. Niech poczeka. Shadowheart, dobra. Co tak widzicie? Ona ma dużo lepsze widzenie w ciemności, przez to, że ona ma taką zdolność. Ale nie wiem, czy tylko ona, czy ja też miałem jakieś takie możliwości. Nie jestem przekonany i... no, najprościej w świecie nie pamiętam, dobra. Ale mniejsza z tym, biegnij. Okej. Okay. Czyli mogę znowu sobie wtóra przywołać, ale raczej się bez tego obejdzie. Z tego spróbuj z iluzją. Czy ona coś robi? Aha, czyli tak to działa. Po prostu powoduje, że zaczynam patrzeć w inne miejsce. Ciekawe, Gale'em dalej mogę się ruszyć. Rąsią natomiast nie mogę nic zrobić. Ciekawa sprawa, naprawdę. No dobra, starczy tego. Chyba nie krytyczne, dobra. Się udało. Tylko nie wiem, na jakiej zasadzie tak naprawdę. Ale okej, teraz nareszcie mój bohater. Który z tego co widzę chyba nie posiada widzenia w ciemności. No niestety. Dobra. Ja akurat mogę wybiec bezproblemowo na pole bitwy. Klasę pancerza mam chyba nawet lepszą od niej. A nie no, oczywiście i tak dostanę 4. Nie, to jest norma. Przecież nie może być tak, że jestem odporny na obrażenia czy cokolwiek. Dobra, to jest 1-6, to mam 50% na to, że uderzę po prostu. Co mam 36, jeszcze mniejsze. Dobra, no to w takim razie to jest jedno, co mogę zrobić sensownie. No jasno, tak po prostu przerwali mi wszystkie efekty jednym strzałem. Zabili mi wszystkich po prostu, prawie. Aha.
Dobra. Zobaczmy, jak ten czar zadziała, Gale. Nawet nieźle. Będę szczery, takich rezultatów naprawdę się nie spodziewałem. A były nawet pozytywne. Dobra. Ty, mój drogi, ach, jakoś się nazywałeś, nie pamiętam ci niestety twojego imienia. No ogólnie ten, który wygląda jak wampir. W sumie jest wampirem, strzelaj. I tyle. Wow. Z Gale'a nie trafisz? Kiedy ma chyba najniższą klasę pancerza dosłownie z nas wszystkich. Czy co? A. Zaczynam coraz bardziej myśleć, powiem szczerze, że ten... Po prostu ten mój bohater jest jakimś tak... Tak źle zrobiony. Mówiąc delikatnie, że... Po prostu... Nie ma sensu prowadzić dalej tej rozgrywki. Gale nawet widzicie, jaki ma dobre... Rzuty, powiedzmy, przy atakach. A Astarion, czy jak mi tam... Wiem, że jakoś mówi właśnie na A imię, ale nie jestem pewien, jak konkretnie. Też dobrze. Shadowheart, nie trudno mi o niej powiedzieć coś. Chociaż pewnie też lepiej bym sobie radziła. Ale mój mag... Nie wiem. Ja to sobie już tyle. Do końca tego epizodu może posiedźmy. Popróbujmy. I to ogólnie pomyśli. Dalej będę widział, że... A... Będę miał właśnie niskie szanse, ciągle kiepskie rzuty. Chciałem po prostu niskie procenty na to, że się uda, to... Tak właśnie w świecie zakończymy. To podejście do Baldur's Gate'ów i powrócimy do gry w niedługim czasie, ale już na streamach, gdzie będę możliwe, że z waszą pomocą właśnie prowadził postać optymalniejszą, może innej klasy, innej rasy, się zobaczy. O, brawo kolego, raz pomóż Gale'owi. Ja zmarnowałeś swój ruch po to, żeby on wstał, a może paść, ale coś tak czuję, że Gale, bądź co bądź, swoim magiem jest przydatniejszy, większy dawcy sytuacji, że tak nazwę. O, biegnie przeciwnik. Dobra. Gdzie jest ten? A, on padł, dobra. W takim wypadku jest ktoś, kogo mogę dobić. Nie. Czyli teraz został tylko to, który ma 56% i promień mrozu, który ma dokładnie tyle samo. A nie, promień mrozu, tak, dokładnie tyle samo, ale moim zdaniem jest dużo lepszym czarem jak tego. Patrzcie, przewraca? D8 daje po prostu obrażenia, nie D6. A, oczywiście trafili. Chociaż w sumie niech w niego strzelają, w ten sposób będę go podnosił, on potem będzie znowu swoje robił. I tak de facto w ten sposób mogę po prostu zwyciężyć wszystko. Chociaż wiem, że pewnie gdybym nie zrobił tego, to bym dobił tego i byłby spokój. Wow. Dobra, Gale, 55, co? Rzucaj tym, masz większą szansę. Oczywiście, że nie dobiłeś, bo czemu miałbyś dobić? Brawo, brawo wrogi, nie trafiacie. Ty, mój drogi kolego, z tego masz 56. To jest dystansowe, jest blisko, a ty mamy 75. Dobra, 75 i przy okazji użyj tej wersji. Większa szansa na to, że właśnie się coś uda. I pomału biegnie już w stronę tamtych przeciwników, żeby im utrudnić. Może za chwilę nawet rzuty. No niestety Gale padł. I wampir też. Ostatni zapis mam. Aha. To chyba było jeszcze przed ożywieniem Gale'a. No cóż, może to nie jest miejsce, w którym powinienem teraz być. Czy coś. Nawet nie wiem, co mam właściwie wam o tym wszystkim powiedzieć. No po prostu naprawdę, wydaje mi się, że ta postać została zrobiona przeze mnie chyba w najgorszy możliwy sposób. A nie, dobra, Gale już żyje.
takim też wypadku, jeśli jest jak jest, to... Spadacz już no nie jest aż takim złym stanie poza Gailem, co może... Po prostu warto byłoby go, powiedzmy... upoić tą miksturką i... idźmy zobaczyć coś innego. Nie ukrywam... nie chciałbym po prostu rezygnować z tej postaci. Tyle się namyślałem, co chcę wytworzyć, po części też było tak z ankiety. Udało mi się zrobić fajny pancerz. Postać mi się naprawdę podoba klimatycznie, ale... poza tym jakoś tak... czuję, że nie jest dobrze skonstruowana. Co tu się dzieje w ogóle? Zoro was right. Yellow as a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. I tutaj ją uwięzili. Ciekawa sprawa. Get rid of them. Holy hells, another one. Lay tight, I miss her. Aha. Dlatego nie będę spróbował zastraszenie odejść, jeśli ci życie miłe. Zobaczymy tą opcję, czy się uda. Charyzma cel 5. Może... dobra, daliśmy radę. Demaze. Come, I miss her. Now. O. Enough gawking. Get me down. Ja słyszę na stronę, więc jasne. Okej, okay, dobra. Zadanie Lezel w klatce? Ciekawe. Ciekawe sprawa. Hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. You will join me. We must find a crash. Our people possess the cure for this infection. Lies. Whoa. Just get rid of her. Cieszy mnie nasz sojusz, krewniaczko. Poszukajmy szkółki. You are full up. Dismiss your weakest warrior. My obozie tam porozmawiamy. But I cannot wait long. Nor can you. Okej. Powiem wam szczerze, nawet nie do końca wiem, o co chodzi z tym, poczekaj w obozie. Pewnie to jest związane z... wróć do obozu i zakończ dzień, czyli właśnie jakiś tam długi odpoczynek czy coś. Ale proszę. Ja to bym szczerze spodziewam się wszystkiego, ale nie jej w takim miejscu. Dobra. I hear shouting up ahead. Shaky? We should check it out, but be careful. Okej. Co tu się dzieje się? Aha, jacyś ludzie. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! Mhm. That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time. Czy znowu jakieś komplikacje chyba? O, patrzcie, piesiu. Nine hells! Open the gate! I oczywiście gobliny. O, patrzcie, zabili. Czyli taka typowa sytuacja. Już miał być ratunek, ale jednak nie, jednak jesteście osaczeni. Radźcie sobie sami. Czy coś. Nie będę ukrył, naprawdę dosyć typowa sytuacja. Okej. Wrogów jest bardzo dużo, ale... nic nie zmienia kwestii, musimy to wygrać, może tutaj właśnie będzie dużo łatwiej pod tym względem, dobra. I znowu, o, dobra, jest sensowny procent, 90? Chybienie krytyczne, na przykład podpaliłem, dobra. Biegnij tutaj, jako że masz na sobie osłony, pancerz maga i w ogóle miliony innych efektów, dobra, Gale.
Ty, mój drogi koleżko, spróbuj zrobić coś porządniejszego. Wiedźmowy pocisk. Mógłbym też nim się zająć, ale nie wiem. O, czyli tak też ten karzyński poziom. Dobra, zobacz, jak będzie z tym piesem. I efekt Witch Bolta. Co to powoduje? Aha! Czyli mógł po prostu aktywować w ramach swojego ataku, żeby go jeszcze zranić. To fajny czar! Czemu wcześniej tego nie zauważyłem, bym wziął go dla swojego bohatera? Dobra. Dzięki, Gail, w takim wypadku. Ty już zrobiłeś swoje. Oczywiście. Po co mam atakować normalnie coś? Nie, lepiej po prostu. Mamy wsparcie jednak tam od góry. Droga dla Klingi pogranicza? Dobra, wiecie co? Tutaj akurat mogę wam powiedzieć jedną rzecz. To jest wy, kolejny z towarzyszy. Znam go po prostu z zapowiedzi w ogóle z prezentacji Larianów. Więc wam nie powiem, bo sam nie wiem. Wiem tylko, że ma na imię wy i że to na pewno jest potencjalny towarzysz. Fajnie, dobra. Leć tutaj? Nie. Leć, ale z popchnięciem, bo musimy po prostu odgonić wrogów od Gaila. I jeszcze możesz teraz podbiec i zaatakować. Oczywiście, że chybiłaś. Oczywiście, jakby inaczej. Dobra. Tutaj oczywiście próbujemy w taki sposób. Nie ma żadnej różnicy. Obrażenia dużo większe. Co? Czy ja trafiłem ją? Teraz nie wiem, czy myszka mi uciekła? A teraz zagranie sprint. Okej. Oho. Dodatkowa prędkość, dobra. O, tak po prostu mogę wyjść. Patrzcie, jaki mam zasięg biegania. Dobra, to biegnij tutaj, pozbędziesz się tego strzelca w najgorszym wypadku. Przesadę, czy oni naprawdę takie głupoty robią teraz, że po prostu będą odchodzić tylko po to, żeby dostawać ciosy? Powiem szczerze, jak tak widzę te wszystkie chybienia krytyczne i chybienia, to zaczynam myśleć, że może to jednak nie jest pomiędzy moją postacią, tylko ogólnie z grą. O, patrz, jego mi się usmażył sam od tego, co tam rzuciłem. Oczywiście, koncentracja przerwana, tak po prostu. Tfu. Aha. Pojawiają wielkie problemy. Dobra. Nie wiem, co próbować czegoś innego, po prostu bij. Chybienie. No jasne. Sporo na Witch Bolta. Trafi dwóch, potencjalnie go odpychnie. Oczywiście, że nie. Czemu miałoby tak zadziałać? Dalej zbyt idealistycznie podchodzę do tych czarów, że one zadziałają. Zapominając, że to jestem ja i pewnie w 9 na 10 przypadków właśnie nic się nie stanie. Dobra. Nie ma efekt pyrku spadania. Czyli inaczej mówiąc, ma nie otrzymywanie obrażeń od upadków. Co w sumie, powiem szczerze, nawet nie wiem, skąd on to ma. Chociaż nie, tak jak mówiłem, nie wiem nic o nim poza tym, że jest towarzyszem. Więc może... Nie wiem, jakim jest jakimś nowym magiem, czy kapłanem, czy kimś, kto po prostu posiada tą moc, może nawet łowcą. Po prostu mówię szczerze, trudno mi powiedzieć, kim on może być, dobra? 75, tutaj mam 55 antek, bo blisko pewnie jakiś przeciwnik stoi. Nie, to po prostu jest taki procent. Nawet nie przejmujmy się tym. Bij, zabij, tyle. Nic lepszego do roboty i tak nie ma. Ty, mój drogi kolego... Spróbuj zepchnąć go. Oczywiście, że się nie uda. W takim razie ten cios. 5 plus 1. Niezbyt szczególne to jest moc, ale dobra. Przypływ sił. Nie wiem, no co to za zdolność, ale zaraz może zobaczymy. Przypływ sił. A dodatkowa akcja. No nie wierzę, kleryczka mi padła tak po prostu. I. No i oczywiście on też. Prawie padł.
Całe szczęście, że posiadam jakieś tam swoje efekty dodatkowe, czy to, co tam było. Gdybym to pewnie bym po prostu już leżał martwy. Dobra. Wyciągaj magię. Jeszcze mniejszy procent? Serio? Bane? Karol K4 do rzutu ataku. O, nie, no nie wierzę. Dobra, Bane, jesteśmy ostatnim nadzieją po prostu. No, a ten patrz, 13! Nawet nie wiem, jakim cudem co ja będzie kiedyś tak to określa, ale czuję, że ten Gale jest naprawdę chyba jedną z najlepszych postaci, które mam obecnie w drużynie. Zdecydowanie. Bierze znowu ma swój ruch. Użyj tego po prostu i zobaczmy, czy się uda. 9. Dobra, nie przeczę. Wam się, jak mówię, czyli ten tutaj elf, ten Astorian, czy takie jak tam. No, on ogólnie co. W moim odczuciu też jest bardzo mocny, ale. No. To jest tylko tak na zasadzie. I tak nie dorównuje Gale'owi do. Po prostu moim zdaniem. Pod żadnym względem, jeśli chodzi o tę użyteczność. Chociaż może jeszcze przerośnie go dzięki temu sprintowi i takim sytuacjom. I wygraliśmy? Nie, nie wygraliśmy. Oczywiście po prostu goblin nam się spalił. Teraz najgorsza sprawa, zaraz stracimy kapłankę. Jeśli tego użyję, to znowu nie będę miał żadnych akcji. Ja tak naprawdę jedno co mi zostało to atakować, znajdziemy też jakby dobiję 4. Czyli tak de facto co musiałem trafić, nie wiem ile. Na pewno niski wynik. Dobra. Gale, pokaż swoją moc. I dobij go proszę. 1. I jeszcze zabił ją. Serio? Ja tu słyszałem o tym, że ponownie mają być jakieś bonusy do ochrony przeciwko tobie. W sensie, że nas nie da się trafić sojuszników, a tutaj nagle takie rzeczy. Nie, dobra. Czym to było, nie było, raczej. No. Raczej. Teraz coś z tym poradzimy. A i przy okazji, wydaje mi się, że czy tamten Zewlor czy jakoś tak. Jak rzuca swój czar ognia, to krzyczy Ignis. Jeśli tak, to normalnie za dużo wiedźmina się nagląda w moim odczuciu. Dobra, a teraz... Nie dojdziesz? Nie dojdziesz? No dobra. Sprint. I teraz dojdziesz. Oczywiście. Dobij. Dziękuję. To były porządne obrażenia. Dawaj, dawaj, daj, dawaj, dasz radę, dasz radę. Zobaczmy, jakie mam procenty teraz. No 70, nareszcie, coś sensownego. Czyżby udało mi się wygrać tą bitwę? Okej, udało się. Zdaje się, że odpowiadasz za przelew krwi, teraz moja kolej? Co? Co jest? Co tu się stanęło? Aha, ona nie żyje, ja jestem w bitwie przeciwko... Nawet nie wiem komu, ale muszę walczyć. Mają wyższy poziom ci wrogowie. Oczywiście, naturalna 20. Bo jakby inaczej. Tak nic szczególnego nie zrobię, co
Chociaż tyle. No oczywiście, zaraz nam padnie kolejna postać. O, udało mi się. Dobra, może nie jest aż tak źle. No, okej, Gale. Odskocz od nich. Chociaż na tyle, żebyś mógł cokolwiek zrobić. I spróbuj jeszcze raz swoich sił przeciwko niemu. Chybienie, ale przynajmniej się przywrócił, dobra. Dobra robota po prostu. A ty, Starki, po prostu dobijaj. No. Wstaje jakby nigdy nic. Oczywiście. O, dobra, poradził sobie. Teraz gay? A, wszyscy wspólnie będą. Ciekawe. Dziwne, że tego wcześniej nie zauważyłem, ale dobra. Skakuj, Gale. Musisz uciec od tego kogoś i oczywiście dalej swoim promieniem mrozu go traktować. Oczywiście, że się nie przewrócił, kiedy to jest najbardziej potrzebne. Wow. Super. Super po prostu. Nie, to jest akcja dodatkowa, dobra, spróbujmy. Udało się go depchnąć, teraz chociaż z ognia go potraktuję. Dobra. Dobra. Jest okej. Okay. Nie wiem, czy coś tutaj stało, ale... Co by to było, nie było, ważne, że... Jakimś cudem się nam udało poradzić z tym wszystkim. Bardziej tylko, że zaraz pewnie nam... Towarzysz padnie. Tego gościa, nie jesteśmy po prostu w stanie prawie w ogóle trafić. No, i się stało się. Zmarł nam, bo... Ściu, no nareszcie, naturalna dwudziestka. Dobra, spróbuj odepchnąć. Udało ci się, super. I... Promień mrozu, dobra. Aha, dobra. Biegnij go dobić. Się udało. Okej, chociaż tyle. Jest tylko sprawa taka. Dobra, mamy zwoje ożywienia na szczęście. Co prawda się kończą, ale... Ej, dobra, wiecie co? Powiem szczerze, co emocjonująca rozgrywka i w ogóle... Ale to wszystko jednak coraz bardziej mnie utwierdza w przekonaniu, że moja postać wyszła taka... Jakaś średniawa. Nieważne co, jak, gdzie, kiedy, że tak to nazwę, jeśli chodzi o generację postaci. Rękawice mocy. Fajne. Nie wiem, czy zawsze się tu dostaje, czy miałem takiego po prostu farta. Ale wracając. No, sądzę po prostu, że ta postać naprawdę nie ma chyba prawa bytu. Za dużego, więc... Mam nadzieję, że się nie obrazicie nic. Ale no. Prawdopodobnie to ostatni epizod. Przejdziemy właśnie, jak mówię, na streamy i inne rzeczy. Pity. But he might have got more of my people killed, if not for you. Thank you for your help out there. O, czyli nie mają żadnej pretensji o to, że ich zabiłem? Well met. I should warn you. Ciekawe w ogóle, że względem Gitianki nie mają żadnych uprzedzeń. Znaczy, świat miał uprzedzenia. Ale dobra. Nie stan tu długo, muszę tylko znać uzdrowiciela. The druid Halcyn's a renowned healer, but he went with those adventurers. It seems they left him behind. If it's not too serious, you could try his apprentice, Nettie. She's with the other druids in the inner grove. Okay. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters.
Nie mam sposobu, żeby ich przekonać. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. We're messengers now. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of... No, jak mówiłem, na tym prawdopodobnie kończy się nasza przygoda ze Starki. Czyli właśnie naszym Gitianki wojowniczym magiem. Może tworzy tą postać tylko, że w lepszych warunkach, może nie, to już się zobaczy na Twitchu. Dziękuję wam bardzo za tą krótką miniserię, która w sumie była moim wprowadzeniem do Baldur's Gate całkowitym. No i do zobaczenia już w kolejnych epizodach, na live'ach bądź zwykłych, jeszcze się zobaczę, choć prawdopodobnie na live'ach, z nową postacią. Trzymajcie się. Hej, hej.